Ej, Amelia, pochmurno jest dzisiaj. No faktycznie, takie słońce za chmurami. Gdy nie ma słońca, mam bardzo mało energii i nie mam witaminy D. Ja też właśnie nie mam energii. A wiesz co? Witamina D prawie działa jak panele fotowoltaiczne. Ola, znam kogoś, kto może nam powiedzieć o odnawialnych źródłach energii. Jest to student trzeciego roku chemii na Politechnice Poznańskiej. Chodź, poszukamy go. To jest bardzo dobre pytanie. Panele fotowoltaiczne jest to jedna z metod, dzięki którym jesteśmy w stanie wykorzystać energię słoneczną i jest tak naprawdę odnawialne źródło energii. To, co pytałaś, to bardzo ciekawa informacja, ponieważ panele fotowoltaiczne są w stanie pracować praktycznie przez cały rok, bez względu na to, czy jest duże nasłonecznienie, czy mamy pochmurny dzień. Energia słoneczna i promienie słoneczne rozszerzają z chmury, bądź też inne, chociażby kropelki cieczy, gazu występujące w atmosferę, zawsze dotrą do naszych paneli fotowoltaicznych, dając nam odpowiednią energię. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że panele fotowoltaiczne tak naprawdę nie generują dodatkowych kosztów, tak jak chociażby prąd czy gaz. Za miesiąc bądź dwa i chce na nim wzrośnie, ponieważ jest to energia, która na naszym dachu jest bezpośredniego wytwarzania. Poza tym jest niestety dość nieciekawa kwestia, jeżeli chodzi o aspekt recyklingu. Niestety panele fotowoltaiczne w większości przypadków są zbudowane z metali ciężkich i tak naprawdę są związków polimerowych. Jest to dość niekorzystny związek, grupy związków, które ciężko poddawać recyklingowi, ale już w 2023 roku Akademia Hutniczo-Górnicza w Krakowie opatentuje prawdopodobnie metodę recyklingu, którą będziemy mogli rozpowszechnić na całą Polskę. Ej, Ola, dzisiaj dużo dowiedzieliśmy się o plusach i minusach paneli fotowoltaicznych w pochmurny dzień. Wiesz co? To jest bardzo ekologiczne. Warto postawić na słońce.